Prawdopodobnie. Kluczem do zrozumienia Ewangelii, i kluczem do zrozumienia postaci Jezusa, jego czynów, jego nauczania jest to, że Jezus historyczny prawdopodobnie istniał i był apokaliptycznym prorokiem. Jezus był jednym z proroków, którzy ogłaszali ludowi um, ostrzeżenie przed nadchodzącym sądem, a przede wszystkim pociechę, Ewangelię, dobrą nowinę, że ucisk ze strony złych i grzesznych ma się ku końcowi i że wkrótce nastąpi sąd Boży, nastąpi panowanie Boga, Królestwo Boże. I sprawiedliwi, którzy na, zdążą się nawrócić, którzy się nawrócą, znajdą się w tym Królestwie Bożym. Za takim obrazem Jezusa historycznego, jako apokaliptycznego proroka, przemawiają następujące argumenty. Po pierwsze, o czym Łukasz już wspomniał, Jezus prawdopodobnie był uczniem wcześniejszego apokaliptycznego proroka, Jana Chrzciciela. Przesłanie Jana Chrzciciela jest krótkie, możecie je znaleźć w początkowych rozdziałach Ewangelii. Przesłanie Jana Chrzciciela jest stricte apokaliptyczne. Jan Chrzciciel mówi, Zbliża się królestwo Boże, zbliża się ten, który przeprowadzi sąd nad światem, w związku z czym Je, Jan wzywa do nawrócenia. Symbolem tego nawrócenia był chrzest w Jordanie, czyli symboliczny nowy początek życia, początek nowej drogi z Bogiem. Jan mówi: "Bliskie jest królestwo, bliska, bliskie jest dzień sądu, w związku z czym nawracajcie się". I Jezus zaczyna jako jeden z ludzi, którzy zostali ochrzczeni przez Jana Chrzciciela. Następnie i mamy opis życia Jezusa w Ewangeliach. A następnie mamy opis w Dziejach Apostolskich i w listach Pawła, jakie było przesłanie pierwotnego Kościoła. I przesłanie pierwotnego Kościoła, szczególnie to jest widoczne w listach Pawła, też jest apokaliptyczne. To znaczy Paweł, y, szczególnie w tych listach, które są datowane jako wcześniejsze, wspomina o dniu sądu, wspomina o przyjściu Jezusa, rozumianego już jako Syn Człowieczy, jako o czymś, co ma się wydarzyć niebawem. Paweł pisze nie wszyscy umrzemy, niektórzy zostaną przemienieni w dniu zmartwychwstania. Umarli zmartwychwstaną, ale my Zostaniemy porwani. Yy, zostaniemy przemienieni, to znaczy umarli z staną w nowym ciele, a my, nasze ciało, którzy jeszcze będziemy żywi podczas przyjścia Chrystusa, podczas przyjścia Syna Człowieczego, to ma się wydarzyć niebawem. My zostaniemy przemienieni, po to, żeby móc być porwani do nieba. Także mamy taką sytuację, w której Jezus zaczyna jako uczeń apokaliptycznego proroka potem mamy czas, w którym Jezus miał żyć i nauczać, a następnie mamy udokumentowane chrześcijaństwo, mamy listy Pawła i Paweł przekazuje swoje przekonanie o tym, że Jezus jako Syn Człowieczy w roli, w której, o której mówi prorok Daniel, ma przyjść i to ma przyjść niebawem. Byłoby bardzo dziwne, gdyby taka postać, która jest pośrodku Jana Chrzciciela i Pawła, ta, która łączy całą, całą tę chronologię, albo w ogóle nie istniała, Albo gdyby była kimkolwiek innym niż właśnie apokaliptycznym prorokiem. Po drugie...